Cześć, witam Was na kanale Muscle Power, z tej strony Dawid. My jesteśmy dzisiaj w Poznaniu na siłowni Gym World i w związku z tym, że mam dostęp do tych oto szanownych dżentelmenów, nie może być inaczej, jak tylko zadać im pytanie, które, jak już wcześniej panowie stwierdzili, zadawane jest bardzo często, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym pytaniu w kontekście bardziej ogólnym niż konkretnym, jako że panowie wspólnie jeździli pewnie pół świata, mieli dostęp do różnego rodzaju metod treningowych, różnych siłowni, różnych trenerów i doświadczenia, można powiedzieć, światowego. Chciałbym, żeby w oparciu o właśnie swoje doświadczenie powiedzieli, czym różni się albo czym nie różni się podejście światowych trenerów do podejścia trenerów z naszego podwórka polskiego lub też z bliskich okolic i generalnie, co Waszym zdaniem jest kluczowe, jeżeli chodzi o kwestię takiego prawdziwego rozwoju, bo jak wiadomo, podejścia są różne, ale jednak każdy trener w mniejszym lub większym stopniu dowozi swojego zawodnika do celu na zawody w optymalnej lub w suboptymalnej formie. Tak. Myślę, że to jest temat, który można dużo rozwijać, więc postaramy się tutaj z Markiem i w sumie wspólnie skupić na takich najważniejszych aspektach. A może zaczniemy od tego w ogóle, jak to się wszystko zaczęło u nas, bo możemy mówić wspólnie o tym, bo tak naprawdę Olej ma dużo większy przecież staż treningowy i zawodniczy niż wielu w ogóle w Polsce. Myślę, że ty z tej starej gwardii, to jesteś jednym z ostatnich takich kulturystów, którzy jeszcze są aktywni, no, zawodowo, można powiedzieć. No, racja, racja. No właśnie. Więc no, trochę lat już to trwa i na przestrzeni tych lat rzeczywiście kontakt był z wieloma i zawodnikami, i z wieloma trenerami. Ale chyba pierwszym naszym takim wspólnym odbiciem od, nazwijmy to, polskiego podwórka naszego, to był wyjazd do Niemiec, do Kessel, do Petera Trenca, świętej pamięci już, trenera. Trenera chyba między innymi Markusa Rula swego czasu, tak. Nie? I to był taki wyjazd trochę spontaniczny. Trochę męczący. Nawet bym powiedział bardzo męczący, bo po całym dniu jazdy w samochodzie, bo to nie pamiętam, ile to było kilometrów, ale... 800 na pewno. No, z 800, było. Nie? Przyjechaliśmy na siłownię, cześć, z Peterem. No to co, robimy trening, nie? Po 10 godzinach w samochodzie, zbity, wiesz, w puszce sardynek, na trening pleców, nie? No i taki ostry zajazd. I później trochę pogadanki, trochę pozowania. Kebabi do domu. Trochę jakichś tych wymiany doświadczeń i z powrotem strzała do domu, nie? I o 5 chyba nad ranem zajechaliśmy do Poznania, a jeszcze później do siebie, nie? Ale to było takie pierwsze odbicie i pierwsza konfrontacja, wydaje mi się, moja na pewno, Marka chyba zresztą też, z taką gdzieś tam szkołą troszeczkę z zewnątrz i też bardziej taką, no nazwijmy to, zakrywającą gdzieś tam już o te Stany, no bo jednak on też jeździł do Stanów, trenował sam w Stanach, trenował zawodników na Olimpię i tak dalej, z tej dekady wcześniejszej zupełnie, nie? Więc troszeczkę takiej starej szkoły, można powiedzieć, nie? Podejście. I no, moje osobiste spostrzeżenia, Olej to może mówić oczywiście o sobie oddzielnie, ale moje osobiste spostrzeżenia, no to była przede wszystkim ciężka charuwa treningowa u niego, nie? Ciężka charuwa treningowa, nie było tam jakichś zaskakujących, pamiętam, rzeczy, jeśli chodzi o wspomaganie. Tak jakby ktoś powiedział, że o, trener prosów z Olimpii, to tam nie wiadomo, co się tam będzie działo. Nie było tam nic rewolucyjnego. I jedzenie, pamiętam, no ja miałem wtedy okres takiej budowy, ja chciałem się rozwijać, więc ja w ogóle, no to dla mnie to były takie, no, początki poważnego myślenia o kulturystyce wtedy. To jeśli chodzi o jedzenie, no to było po prostu dużo jedzenia. Dużo, nie? On wierzył w taką szkołę, że dużo ciężkiego treningu, dużo jedzenia. Jedzenie, przepraszam, ci przerwę, było takie typowo bazowe? W sensie, wiesz, ryż,
kura, ryba biała i tak dalej, czy pozwalał sobie na takie rzeczy, bo też dość popularne w Stanach jest właśnie gdzieś tam odchodzenie od takiego typowo klasycznego czystego jedzenia, że na przykład jakichś takich trochę bardziej przetworzonych rzeczy, typu jakieś, nie wiem, cheat meale się zdarzają, tak. Zdarzają się rzeczy typu jakieś... Cheat meale były, to pamiętam, że miałem tam jakieś uwzględnione cheat meale w tygodniu, chyba jeden, czy może nawet dwa, już teraz nie pamiętam. Ale jeśli chodzi o samą trzon diety, to był raczej taki old school, nie? Old school, tylko w dużych ilościach. Jak dla mnie wtedy to były duże ilości, bo na przykład miałem dojść do... Tam było tak, że z tygodnia na tydzień gdzieś tam te ilości wzrastały i pamiętam w jakimś tam którymś tygodniu miałem po dwa worki ryżu na porcję, nie? No to dla mnie to było... Na każdego. No myślę, znaczy dziś też nie byłoby mi lekko, nie? A wtedy, no to wiesz, no... To był dla mnie szok, dla mojego organizmu, nie? Zjeść dwa worki ryżu i to na przykład 2-3 razy dziennie, 6 worków ryżu, plus jeszcze jakieś płatki, plus jeszcze jakieś odżywki, plus coś tam, no to było... Ale z drugiej strony widziałem, że energia, siła na treningu to takie... Organizm był jeszcze dosyć świeży, wiesz, reakcja na te wszystkie bodźce była dosyć taka dobra, ja byłem wrażliwy na to wszystko, więc na pewno ten progres musiał wtedy tam zaistnieć, nie? To były moje spostrzeżenia, nie wiem jak u Ciebie. Wiesz co, jeżeli chodzi o trensa, to było pierwszy raz w życiu zadałem mu pytanie, dowiedziałem się. To jest coś, z czym spotykam się teraz obecnie, bo są ludzie, którzy również takie pytania zadają. Jak on mi napisał na kartce, no i 6 gramów soli. 6 gramów sól? Ale czemu sól? Po co sól? Czemu 6 gram? Wiesz, od razu pełno pytań. Bo wtedy to były czasy, gdy nikt nie zwracał uwagi na to, ile soli, wiesz, że sól ma znaczenie. I to było pierwszy raz w życiu, się dowiedziałem o soli właśnie od Trenca. No ale teraz mnóstwo ludzi zadaje to samo pytanie, albo jeszcze jak ktoś powie, że przecież to jest biała śmierć, to już wiesz, jaki typ ludzi. No i ta sól jest teraz dla nas bardzo ważna. Wiemy, szczególnie ją dozujemy w określonych wiesz, okresach i tak dalej. I wiemy, że to jest bardzo ważny element diety. No i wtedy właśnie pierwszy raz się dowiedziałem o soli i pamiętam, jak dziś nawet widzę tą kartkę, gdzie było napisane 6 gram soli, nie? Że mam przez cały dzień rozłożyć oczywiście na posiłki. I to pamiętam jak dziś, nie? A to samo, co Norbert powiedział, że było zderzenie z dużą ilością jedzenia, no i ciężki trening. Nie było metod treningowych takich bardzo wymyślnych, po prostu był trening objętościowy. My po tej objętości trasy dostaliśmy tę objętość treningową. On chciał też trochę nam pokazać, że po prostu udowodnił, że nas zajedzie. Ale to wielu trenerów tak robi, że to jest taka jakby... Wielu uważa, że to jest taka ich wizytówka, że się pokaże, że są katami. Jak dojdziemy w dalszej części naszej opowieści, zahaczymy jeszcze jednego trenera, który naprawdę był katem z piekła. To się już pewnie domyślicie za chwilkę, o kim będzie mowa. Ale Peter nam pokazał taki trening pleców, gdzie po prostu rzucał nam szczangielki pod nogi i mówi, to nie jest ciężar, nie, masz tu tą, rób tą. Aha, dobra, no to trzeba było wiosłować tą. I wiesz, była duża objętość, bardzo dużo ćwiczeń, 6-7, no nie pamiętam, bardzo dużo było, na pewno nie mniej niż 6. I co chwilę nam mówił, jak nie mogliśmy czegoś wykonać, a jego ta dziewczyna, on miał taką dziewczynę, która też trenowała. Ona robi więcej, ona podnosi więcej. No to wy do bikini iście, czy gdzieś tam do fitness. I cały czas taka wkrętka, ale to wiesz, taka motywacja inna jest, bo my lubimy akurat taką motywację, gdzieś ktoś ci powie, że starczy na więcej, a co ty pokazujesz? Ty jesteś ciota? W ogóle jak tak może być, wiesz? I to cały czas podkręcania i wyzwala z ciebie tyle energii, tyle motywacji, że w końcu ten trening się robi naprawdę hardkorowy, nie? To nie jest takie głaskanie. Byliśmy tak przeorani, ale byliśmy tak zadowoleni, że dobrze, że mieliśmy kierowcę, który nie trenował i dał radę dojechać nas, dowieźć do Poznania, bo my byliśmy zajechani totalnie, nie? Zajechani, ale tacy, wiesz, nie spaliśmy, bo cały czas, całą drogę mówiliśmy o tym treningu. Euforia taka, tak. No dokładnie, nie? Szczególnie, że to był taki pierwszy kontakt, mówię, z tym takim, wiesz, to jeszcze były czasy, gdzie no okej, jakieś tam fora internetowe istniały, wiadomo, gdzieś tam ta wymiana informacji była, ale ogólnie no to nadal pozostawało to w takiej sferze bardziej domysłów, tematów tabu. Nie było takiego kontaktu gdzieś z tym światem zewnętrznym, tak jak dzisiaj, że wiesz, masz Instagram i praktycznie widzisz co chwilę relacje czyjeś. Były gazety, to wszystko się opierało na gazetach, które były tylko fajne zdjęcia i to wszystko, ludzie to oglądali i koniec, ale ich wiedza na tym się kończyła. No,
A wiadomo, tu możemy wymieniać, na pewno jeszcze wymienimy parę przykładów innych trenerów, którzy mieli na przykład zupełnie inne podejście, ale moim zdaniem, po pierwsze, okej, okay, przerobiliśmy iluś tam tych trenerów przez te wszystkie tam nasze lata, na zasadzie przerobiliśmy, mieliśmy kontakt z nimi, ale to nie wyglądało tak, jak dzisiaj wiele zawodników podchodzi do tego, że na zasadzie a z tym jestem 3 miesiące, później zmiana, bo mi coś nie odpowiada, idę do tamtego, nie? Bo tamten mówi coś ciekawego, a to spróbuję jego szkoły, nie? I tak właściwie to on, okej, okay, on może powiedzieć później, że on już był 5 trenerów i z 5 różnych, że tak powiem, garnków jadł, ale tak do końca to on nie wie, na czym to polega, nie? I o każdym taka osoba zawsze powie, nie, to na mnie nie działało, to na mnie nie działało, no, ale ile u niego byłeś, ile? Pół roku, rok, 2, 3 lata, nie? No, 3, 4 miesiące, nie? No, pół sezonu, no to co to jest? To jest nic, nie? Sam wiesz na pewno, że żeby trener wyczuł organizm danej osoby, żeby ją poznał, żeby przerobił wspólnie, no to minimum jeden taki sezon pełny, z najlepiej jeszcze z kilkoma startami, w których można różnych strategii wypróbować, tak, różnych sposobów, off-season przerobić razem, no wiesz, daje to pewien pogląd wtedy trenerowi na zawodnika, oczywiście jeżeli mówimy o kompetentnym trenerze, tak, który umie też wyciągać wnioski, analizować i tak dalej. Natomiast takie skakanie na zasadzie, a to spróbuję trochę tu, trochę tam, a jeszcze przy okazji to się słucham 10 innych osób, nie? No to niestety według mnie jest głupotą. To jest pierwsza rzecz. To świadczy o tym zawodniku. Tak, to też świadczy. Druga rzecz. Wielu zawodników i zawodniczek ma też takie podejście, uważam w dzisiejszych czasach, powiem o tym głośno, że okej, okay, przerobiłem z kimś tam dany sezon, wystartowałem na jakichś tam zawodach, nie? Zajęłam nawet dobre lokaty. No to teraz spróbujmy czegoś nowego. Mówię, zaraz, moment. To zajęłaś dobre miejsce, tak? Zajęłaś, nie wiem, w top 3 byłaś, w top 1, top 2 i zmieniasz trenera, bo co? No bo może coś innego, ale dlaczego zmieniasz coś, co jest dobre, a może być jeszcze lepsze, nie? Bo po pierwszym udanym sezonie można wyciągnąć adekwatne wnioski, jeszcze to udoskonalić, jeszcze to poprawić. Każdy kolejny sezon daje nam kolejne doświadczenie na temat danej osoby, nie? Ja mam takie osoby, z którymi współpracuję już 5-6 lat. I po prostu wiem totalnie wszystko o nich, na zasadzie na co, jak zareagują. I potrafimy tak manewrować całym programem, cyklem treningowym, wszystkim, że po prostu no, tu nie ma, praktycznie no, zawsze wiadomo, ryzyko jakieś jest, ale to ryzyko jest zminimalizowane do zera prawie, nie? A podejmowanie czasami takich decyzji, no, bo teraz jest to modne moim zdaniem stało się, na zasadzie dobrze mi poszło, ale może mi pójdzie lepiej, spróbuję gdzieś indziej, nie? No to jest kolejna dla mnie, moim zdaniem, głupota, nie? Okej, jeżeli nie poszło ci dobrze, dobra. Jeżeli przerobiłeś z kimś ileś sezonów i jakby widzicie obydwoje, że już jakby nie ma pomysłu na tą osobę, nie? Ktoś. Okej, tak się może zdarzyć, nie? Ale jeżeli to jest twój pierwszy, może drugi sezon i wszystko idzie z górki, no to co tu zmieniać, co tu kombinować, nie? To można tylko co najwyżej delikatnie poprawiać coś, nie? Także patrząc z perspektywy czasu, okej, byliśmy u różnych trenerów też, kontakt z niektórymi dłużej, trochę z niektórymi krócej, ale to nigdy nie było na zasadzie takiej, że olej, nie podoba mi się to, dobra, kopnę go, że tak powiem, i idę do innego, nie? Tylko zawsze staraliśmy się przerobić z tą osobą odpowiednio długą ilość czasu, wyciągnąć jak najwięcej wniosków, złapać dobrą relację, dobry kontakt z trenerem. To jest bardzo istotne, nie? Olej, to samo powiesz, nie? Że miałeś trenerów, którzy z którym miałeś dobry kontakt, super, można powiedzieć, taką relację też, więź pewną, a byli tacy, którzy nie, ja wiesz, o kim tu mam na myśli, nie? Jeden znany trener, Tour, Patrick Tour, bardzo dobry trener, światowej sławy, można powiedzieć, ale kontakt z nim oboje by mieliśmy, no trzeba przyznać, kiepski, nie? Taki relacja nie była zbyt dobra, nie? Może sobie wybierał, z kim chce mieć lepszy, z kim nie. Byliśmy po prostu zwykłymi klientami, którzy
byli tam którzyś w kolei, ale nie rozważał. Ja mu, nie mówię, żebyśmy nie byli wartościowymi zawodnikami, ale nie dał nam szansy się wykazać, dłużej z nami popracować, bo staraliśmy się, my zawsze jesteśmy lojalni i wszystko na 100% robimy. Dlatego, że on nas po prostu olał, stwierdził, że może ma za dużo pieniędzy albo nie ma czasu po prostu, bo myślał nie, o czym innym. Żeby nikt nas tu źle nie zrozumiał, nie chcemy tu kogoś obgadywać i na pewno są ludzie, którzy mają dobre relacje z panem Patrykiem Turem. Zresztą ściągnęliśmy go tutaj na seminarium, które robiliśmy w Warszawie razem z nim. Także jakby też z naszej strony staraliśmy się wykorzystać jego możliwości, jego wiedzę do maksimum. No ale po prostu coś nie zagrało, tak? Gdzie był błąd, gdzie była wina? Już teraz nie zagłębiam się w to, ale brakowało tej więzi, nie? Brakowało tego kontaktu, nie? Przeciwieństwem był kompletnym Mauro Sassi, z którym no ja współpracowałem przez tak stałe, przez dobre 5 lat, prawie 6 lat. Mogę powiedzieć, że no, oprócz tego, że był moim trenerem, to nadal jest moim, w sumie moim przyjacielem. Tak samo może Marek o tym powiedzieć. Nie? Mamy kontakt cały czas. Tak. I tu zupełnie, totalnie o 180 stopni. Nie? Więc też jakby nie zrezygnowałem ze współpracy z nim dlatego, że coś nam się nie układało. Tylko stwierdziłem, że już po prostu wykorzystaliśmy pełen pakiet możliwości, jaki mogliśmy przez te 5 lat wykorzystać. I trzeba spróbować pójść dalej, nie? Zrobić coś nowego, coś innego spróbować. Nie? Dodam tylko, że Mauro sam pochwalił ten wybór i sam powiedział, że to jest, cieszy się, że się dalej rozwijamy, bo jemu zależy na tym, żebyśmy się rozwijali, byli jak najlepsi i on nie uważa się za jakiegoś zdradzonego, czy no, nie pokłóciliśmy się. Nie, on się cieszył, że podjęliśmy taką decyzję i po prostu życzył nam zawsze najlepiej. Panowie, moglibyśmy tak rozmawiać teraz pewnie jeszcze bardzo długi czas, w związku z tym, że trenowaliście też z bardzo szeroką gamą różnego rodzaju trenerów, między innymi Sybil Peters, o której rozmawialiśmy już u mnie na podcaście, tak, także można sobie zobaczyć u mnie na kanale. Niemniej jednak to, co mnie najbardziej ciekawi, to sam fakt, że powiedziałeś o ilości tego jedzenia. I to jest taka rzecz, która jest takim, mam wrażenie, wspólnym mianownikiem, która gdzieś tam tych trenerów takich z zagranicy jakby łączy, że owszem, często się mówi, że właśnie najważniejsze jest ta ciężka praca i to duże jedzenie, ale te duże ilości jedzenia muszą być właśnie tą ciężką pracą poparte. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że w Polsce jest taki trend, że właśnie ludzie nie za bardzo mogą jeść. Pytanie dlaczego? Jest tak, że gdzieś za granicami Polski wszyscy jedzą duże ilości jedzenia i jakąś tą formę mniejszą lub lepszą jakościowo trzymają. W Polsce ludzie mają tendencję troszkę mocniej do zalewania się. Czy myślicie, że jest to kwestia tej intensywności objętości treningowej, takiej czasem może i nawet troszeczkę przesadnej wśród tych trenerów takich zagranicznych? Wydaje mi się, że coś w tym może być, bo w Polsce z moim zdaniem z obserwacji troszeczkę taki trend, nie wiem jak to nazwać, może to za jakiś czas minie, że wszyscy się domagają teoretycznie jedzenia, bo nie daj Boże się czuć głodnym. To jest, Boże kochany, jestem głodny, to jest już koniec świata, nie? Nawet na redukcji przecież nie mogę być głodny, nie? No okej, niektórzy są głodni, niektórzy nie, ale generalnie redukcja polega na tym, że schodzisz poniżej pewnego pułapu z jedzeniem i masz prawo poczuć się głodnym w końcu, nie? Natomiast strach przed tym głodem z jednej strony, z drugiej strony jest ten chęć na to, żeby było dużo tego jedzenia, ale nie przekłada się to jakoś specjalnie na super ciężkie treningi. W sensie, obserwując wybrane jednostki na naszym podwórku, wiadomo, są tacy, którzy super ciężko trenują, tak? Ale ja osobiście jak gdzieś tam obserwuję, wiesz, nawet tak często swoje podopieczne nawet, to bardzo często widzę, że te treningi, ja powiem, jak mają trenować, wiesz, dostanie taka osoba plan treningowy, ale ja później widzę, że ten trening to nie jest nawet, wiesz, 75%, nie? To jest takie trochę oszczędzanie się, nie? Z jednej strony chcesz więcej jedzenia, ale jak chcesz to jedzenie spożytkować, nie? Jak ma zajść ta stymulacja tego układu mięśniowego, tego, jak ma dochodzić do tych mikrourazów, do później odbudowy tego, no jeżeli nie ma zapotrzebowania na to jedzenie, no to gdzie to jedzenie pójdzie? No ale nadmiar, no niestety, no będzie gdzieś odłożony, no.
najszybciej pójdzie w tkankę tłuszczową. Takie jest moje zdanie. Nie? Za mało tej intensywnej, ciężkiej roboty, a za dużo oparcia na jedzenie. Nie? W takim razie może lepiej zwiększyć obroty na siłowni i dopiero wtedy pozwolić sobie zacząć jeść więcej, a nie zaczynać od tego, że fura jedzenia i a jak mi się zachce, to zrobię trening. Ludzie mają problem wyjść poza swój komfort i tak. Cały czas oscylują blisko tej granicy bezpiecznej, dla nich wygodnej. No i myślą, że się dobrze będą czuli, czyli będzie wszystko przebiegało ok. A wyjście poza strefę komfortu jednak zmusza ich do większej dyscypliny, do przejścia tego trudnego okresu. Wiesz, psychicznie też nie każdy jest na to gotów i to też jest problem. A wielu trenerów, którymi pracowaliśmy, nawet poznaliśmy, nawet przez krótki okres czasu takich starszej daty, można powiedzieć, ale będących cały czas na topie, właśnie główny nacisk kładą na to, na tą prostotę, podejście, to mentalne wykluczanie pewnych takich niepotrzebnych rzeczy, którymi się ludzie zajmują, a nie powinni, bo mają problem na skupieniu się na głównym celu. I właśnie to obranie głównego celu, trzymanie się tylko tego i to, co jest ważne, branie pod uwagę, a nie ta cała otoczka i zajmowanie się pierdołami, jak większość ludzi, którzy chcą zaistnieć w tym sporcie, ale zaistnieć w jakimś sensie, bardziej na Instagramie. Od drugiej strony. Oni nie wychodzą na scenę, nawet nigdy nie wychodzą, a zaistnieli strasznie i są rozpoznawalni i są bogaci i tak dalej, ale czy oni są właściwymi osobami, których brać przykład, no to też sobie odpowiedzmy, tak? Że ten old school, ta nazwa old school dotyczy przede wszystkim podejścia, tego prawdziwego podejścia do tej dyscypliny, która wymaga zaangażowania zupełnie w innym stopniu, potem przede wszystkim na tym, żeby być przygotowanym na trud, który nas czeka, na tą ciężką drogę, a nie łatwą drogę. A większość ludzi uważa to, że to ma być przyjemne, ma być fajne, ciekawe, miłe. Fajna pompa na treningu. Dla oka. No. Mało kto pokazuje ponapinać się przed lustrem. Takie reality. Nie ma tego reality. To zupełnie inaczej wygląda. To w takim razie mam nadzieję, że ktoś, kto już przesłuchał te 20 parę minut rozmowy, które pewnie już prowadzimy, już pewne wnioski wyciągnął. Niemniej jednak chciałbym, żeby to usłyszeli po prostu wprost. Co jest waszym zdaniem najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestię robienia progresu, takiego prawdziwego, kulturystycznego progresu w takiej odsłonie waszego doświadczenia przez lata? Plan i czas. Czas, chodzi o wymiar, o to jak planujemy, no to dwa te człony mają znaczenie, że w określonym czasie, który sobie damy, takim realnym czasie, jak wykonamy w 100% nasz plan. Plan, który obejmuje zarówno dietę, zarówno plan startu, kiedy chcemy się przygotować do jakiegoś startu, to jest naszym planem. I jeżeli zgramy te dwa pojęcia, no to w odpowiednim czasie ten plan wykonamy, to możemy liczyć na sukces. Tak, ja bym dodał do tego, co powiedział Marek, bo tu całkowicie się pod tym podpisuję, czas plus plan, ale w tym wszystkim jeszcze, żeby w tym czasie ten plan wykonać, to potrzeba jednej ważnej rzeczy, czynnika jednego, czyli przede wszystkim takiej prostej rzeczy, jaką jest zwykła cierpliwość. A wielu dzisiaj, no niestety, tych młodych, nazwijmy to zaczynających i tak dalej, wchodzących dopiero w ten świat, naogląda się, prawda, ludzi, którzy są już w tym dużo, dużo dłużej, mają lepsze na przykład predyspozycje genetyczne, więcej pracy w to wkładają i oni chcą jakby już wejść na ten level. Już, to znaczy, nie wiem, może już za rok by chcieli tak wyglądać, nie? Nie biorą pod uwagę tego, że ten czas, to nie jest czas na zasadzie dajmy sobie 3 miesiące czasu, tylko dajmy sobie no, kilka solidnych lat ciężkiej roboty, nie? Żebyśmy mogli powiedzieć, że okej, teraz idę w właściwym kierunku, może czas pomyśleć o zawodach, nie? A nie zaczynając od wejścia na siłowni, no dobra, tu za rok startuję w zawodach, nie? No, przyszły rok 2023, niech będzie moim rokiem, nie? No, fajne, optymistyczne podejście, wiadomo, ale realia niestety są troszeczkę inne, nie? I więc cierpliwość w połączeniu z właściwym planem założonym w odpowiednim zakresie czasu. To jest taki, jakbym to tak ubrał już w kompletną całość wtedy, nie? Okej, więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał troszeczkę przybliżył wam realia prawdziwej kulturystyki i tego, jak istotną kwestią w kwestii rozbudowy
naszej sylwetki oraz pracy nad naszym kompletnym rozwojem, czyli nie tylko rozwojem naszej sylwetki, ale też naszego podejścia mentalnego i takiego hartu ducha kulturystycznego. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania, szerowania kanału dalej. Zapraszam Was oczywiście do używania mojego kodu dawid.musclepower na stronie Muscle Power. A ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz i będziemy mogli zrobić jeszcze nie jeden ciężki, lub też jak mówiłeś dzisiaj, frajerski trening. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć. Pozdrawiamy.